Tomasz Tardzikowski, witam w Starciu Cywilizacji. Dziś będziemy rozmawiać o raporcie, który niespełna tydzień temu ukazał się we Francji. A moimi państwa gośćmi są ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, publicysta, prezes Fundacji imienia brata Alberta, ksiądz archidiecezji krakowskiej, co dzisiaj nie jest bez znaczenia, bo drugim gościem jest również ksiądz archidiecezji krakowskiej, ksiądz dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Witam serdecznie obu gości. No a zaczynamy oczywiście od pierwszych wrażeń z tego raportu. 216 tysięcy ofiar pokrzywdzonych, tak szacuje komisja, bo to oczywiście są szacunki. One są dość wiarygodne, na dość dobrej metodologii zrobione, ale oczywiście mówimy o szacunkach, a nie o pewnych sprawdzonych pokrzywdzonych. 3%, niemal 3% duchownych francuskich w latach 1950-2020 miało być przestępcami seksualnymi, miało dokonywać przestępstw na tle seksualnym. To jest według różnych wyliczeń od 2600 do 3300. Znowu już pamiętajmy, część z tych duchownych nie żyje, niemała część, bo to bardzo długi okres. No i najwięcej przestępstw i pokrzywdzonych miało być w latach 50. i 60. Jakie są pierwsze wrażenia obu księży z tego raportu? I może zaczniemy, żeby było prościej, od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Przede wszystkim ogromny szacunek dla księży biskupów francuskich, że zdobyli się na odwagę i podjęli taki trud, bo mamy tutaj do czynienia z sytuacją bez precedensu. Jest to audyt, używając takiego świeckiego języka, całkowicie niezależny. Do tej pory w różnych częściach Kościoła były próby tworzenia różnych komisji, ale kościelnych, no, które nie zdawały egzaminu z tego względu, że członkowie tej komisji byli całkowicie uzależnieni od tych, których mieli badać, no więc pewna fikcja. Natomiast tutaj przewodniczący Jean-Marc Sauvé mógł sobie sam dobrać współpracowników, dokonał ogromnej pracy. Przebadano 31 diecezji spośród 99 diecezji kontynentalnych, francuskich. Pozostała część to są szacunki, ale to, co jest drugie, takie bardzo ważne dla mnie, że cofnięto się 70 lat do tyłu, bo w Polsce jest paniczny lęk przed nie tylko badaniem rzeczywistości, ale przede wszystkim przeszłości. To już przeżywaliśmy 15 lat temu w sprawie lustracji, kiedy cały czas się mówi, że to, co było, jest nieważne. Tutaj Francuzi jednak dokonali ogromnego wysiłku. No, sam raport jest porażający. Jest jedna rzecz szczególnie porażająca, że jeden sprawca zostawia bardzo wiele ofiar. I to pokazuje, że ten mechanizm, który istniał w wielu miejscach Kościoła, żeby sprawcę dla jego dobrego samopoczucia przerzucać z parafii na parafię, czy nawet z danego kraju do innego, powodował, że ten sprawca jak seryjny morderca dokonywał kolejnych przestępstw i wniosek z tego, gdyby od razu spacyfikowano tego sprawcę, choćby wysłano go na terapię, czy w ogóle usunięto z kapłaństwa, to tylu ofiar by nie było. Podsumowując, raport, myślę, jest przełomowy we współczesnej historii Kościoła i dobrze byłoby, gdyby inne kościoły, także Kościół Polski, podjął ten sam trud i powołał niezależną komisję. Ksiądz dr Piotr Studnicki. Ja chyba myślę podobnie do księdza Tadeusza, tylko z takimi odwrotnymi akcentami. Dla mnie przede wszystkim lektura, no jeszcze nie raportu, bo nie znam języka francuskiego, ale tego streszczenia, które zostało opublikowane przez niezależną komisję w języku angielskim, no rzeczywiście była bardzo trudna, szokująca, bolesna, no bo rzeczywiście mówimy o takiej skali, która jest niewyobrażalna. Nawet jeżeli rzeczywiście trzeba ostrożnie podejść do szacunków, bo mówimy o szacunkach, nie mówimy o osobach, które się zgłosiły, no to rzeczywiście 216 tysięcy to jest jakaś ogromna liczba, jeśli uwzględnimy osoby, które pracowały w kościele, osoby świeckie, wolontariusze, mamy ponad 300 tysięcy. To jest pierwszy szok. Drugi to jest skala w całym społeczeństwie francuskim, bo komisja też wpisuje te badania w kościele, prowadzone w kościele, dla kościoła,
No w ogóle fenomen wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, tam mówi o 5,5 miliona osób pokrzywdzonych, czyli ogromnej skali krzywdy niewyobrażalnej. Częścią tego dramatu jest także ten, który się rozgrywa w kościele. No i drugie uczucie, można powiedzieć, to jest rzeczywiście też ogromny szacunek i do samej komisji, do odwagi episkopatu, że się na to zdobył. Także do takiej wielowymiarowości tych badań. To mamy rzeczywiście i badania ilościowe, sondażowe, i badania archiwów, i badania jakościowe sprawców, osób pokrzywdzonych, rozmowy pogłębione, więc jak się to no, czyta, poznaje, to także badania mediów, jak się zajmowały tym tematem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, więc mamy no, ogrom pracy, który został wykonany. No i wreszcie te wnioski, które tak naprawdę pokazują, że powołanie tej komisji, opublikowanie raportu nie jest jakimś tam zwieńczeniem pracy, powiedzeniem teraz mamy już święty spokój, ale tak naprawdę no, początkiem pracy nad zmianą i systemu, i mentalności tych centrów pomocy, bo tam jest sporo też uwag do funkcjonowania budowanego czy zbudowanego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym czy prewencji. To tak naprawdę początek pracy, który stoi przed Kościołem we Francji, a pewnie też trzeba powiedzieć szerzej, te rekomendacje można też implementować na cały Kościół, na inne wspólnoty kościelne, z ogrom pracy do wykonania. Ja bym się zatrzymał na razie o jednej z tych rzeczy już ksiądz Piotr Sudzicki powiedział, ale na takich dwóch mitach, można powiedzieć, czy takich dwóch przekonaniach, które były w Kościele i w debacie publicznej bardzo mocnej, które do pewnego stopnia ten raport rozwiewa. Pierwszym jest właśnie kwestia skali. Rzeczywiście raport pokazuje skalę także w przestrzeni, w ogóle we Francji, mówiąc o przestępstwach seksualnych, a równocześnie jej członkowie mówią, a jednak trzeba powiedzieć, że w Kościele, także ze względu na ukrywanie, przenoszenie, przerzucanie i tak dalej, ta skala była większa. To jest jakby pierwszy element tego raportu, który się tam pojawia. I drugie przekonanie, bardzo mocne na przykład u papieża emeryta Benedykta XVI, bardzo mocno w jego wypowiedziach obecne, że jednym ze źródeł, takich szczególnie mocnych źródeł tego zjawiska w Kościele była rewolucja seksualna, czyli rok 68 i to, co się wydarzyło później, a także zmiana logiki karania po Soborze Watykańskim II. Raport mówi, w latach 50. i 60. było nawet gorzej niż później. Co pewnie też jest związane z ogromnym odpływem duchownych we Francji, ze stanu kapłańskiego. Ale te dwa elementy, dla mnie przynajmniej, były w tym raporcie zaskakujące. Znaczy one pokazywały, że niektóre z naszych przekonań, bardzo głęboko zakorzenionych, mogą, ja powiem na razie ostrożnie, bo oczywiście to jest raport, który dotyczy Francji, ale mogą się okazać nie do końca prawdziwe. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. No tak, na pewno jest specyfika Francji. Jest tam trochę inne podejście do moralności. Pamiętajmy, że Kościół francuski jest to wspólnota niszowa, no, wyrzucona praktycznie poza obręb życia społecznego. Nie wolno manifestować swoich przekonań religijnych, nawet ustawiać szopek na Boże Narodzenie i tak dalej. Niemniej, tym bardziej trzeba podziwiać odwagę episkopatu francuskiego, że podjął się takiego zadania. Myślę, że w wielu krajach to trochę będzie inaczej, jeżeli chodzi o wnioski. Niemniej jednak trzeba jasno powiedzieć, no Kościół jest w pewien sposób korporacją. To znaczy to jest bardzo złe skrzywienie, które nastąpiło no nie w ostatnich latach, ale moim zdaniem w ostatnich wiekach, gdzie Kościół jest rozumiany jako stowarzyszenie biskupów, księży i tak dalej, czyli kleru. A natomiast no jednak Sobór Watykański II uczy nas, że to jest wspólnota, a więc już nie stowarzyszenie, ale wspólnota wszystkich ludzi ochrzczonych. I myślę, że nie dziwi mnie to, że w poprzednich latach, czyli w tych latach przedsoborowych, było trochę inaczej niż teraz. Oczywiście to jest pewna nadzieja, że to się zmieni na lepsze. Niemniej z moich doświadczeń w
Polsce no, jest ten syndrom oblężonej twierdzy, czyli cały czas mówi się Kościół i znak równości, episkopat, biskup i księża. No to jest głęboka nieprawda. Równocześnie z tego wynika również działanie, że dany sprawca nie był traktowany jako sprawca, ale jako członek korporacji, którego trzeba było chronić. To znaczy dobre samopoczucie tego sprawcy było często ważniejsze od krzywdy wyrządzonej ofierze. To jest ten klasyczny przykład z diecezji tarnowskiej, kiedy ówczesny biskup Wiktor Skworc, mając informacje od rodziców i nauczycieli o krzywdzeniu przez proboszcza małych chłopców, zamiast przeciąć tą sprawę, zamiast oddać tą sprawę do prokuratury, wysłać księdza na terapię, wysłał go na Ukrainę, gdzie on dokonał kolejnych molestowań. No niestety w archidiecezji krakowskiej też w wielu sprawach było podobnie. I to powoduje, że rzeczywiście przełamanie tego wszystkiego w obrębie Kościoła jest często gorsze niż przełamanie w innych grupach społecznych. I jeszcze ostatnia uwaga, no często się mówi, i to też w raporcie oczywiście jest słusznie podkreślone, że w innych środowiskach jest gorzej. Tak, na pewno jest gorzej w środowiskach artystycznych i wśród może nawet słyszę o molestowaniach w grupach sportowych czy w harcerstwie. Tak, tylko że Kościół nie może się w ten sposób usprawiedliwać, że są jeszcze gorsze środowiska, ale on musi być lepszy. Czyli audyt jest absolutną koniecznością, a nie ustawiczne zasłanianie się tym, że jak wejdziemy do innych środowisk, to będzie gorzej. I jeszcze może jedna uwaga, no, czy komisje kościelne coś dadzą rady? Moim zdaniem nie, no to jest, jeżeli tu już pan redaktor podkreślił sprawę archidiecezji krakowskiej, no to myślę, ja przeżyłem to na własnej skórze 15 lat temu, lustrację, kiedy ksiądz kardynał powołał no, z wielkim hukiem Komisję Pamięć i Troska złożoną z samych księży. Ta komisja była nazywana nie pamięć i beztroska, nic nie zrobiła, wydała raporty, zatuszowała, zablokowała te rzeczy. Więc myślę, że tu nie ma sensu, żeby w Polsce powoływać jakąkolwiek komisję kościelną, bo to nic nie da. To musiała być niezależna komisja, tak jak we Francji. I oddaję głos księdzu Studnickiemu. Zapytam się jeszcze o te dwa mity. Za chwilę przejdziemy do wniosków komisji. One są też bardzo, bardzo szerokie, ale rzeczywiście to jest pewien głos w dyskusji, która także w Kościele się toczy. O tyle ważny głos, że on jest oparty nie na przekonaniach, nie na opiniach, ale jednak na pewnych badaniach bardzo szczegółowych i socjologicznych, i psychologicznych, prawnych i no, generalnie także aktowych czy dokumentowych badaniach. Dla mnie ten raport właśnie w tej części, o której pan redaktor mówi, jest też argumentem za tym, jak musimy być ostrożni, pytając o przyczyny. My z jednej strony musimy oczywiście się zastanawiać, dlaczego, ale też no, nie powinniśmy zbyt łatwo szukać takich odpowiedzi, które nam już jakby wszystko wyjaśniają. Nawet w sprawach, które wydają się takie oczywiste, mamy tutaj rzeczywiście w środowisku kościelnym, ten raport to potwierdził, zdecydowaną większość wykorzystywania seksualnego chłopców. I to jest prawda, chociaż w Kościele w Polsce w ostatnim czasie to inaczej wygląda. Te badania statystyczne przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego mówią o takiej no, o równych grupach dziewczyn i chłopców wykorzystywanych seksualnie. Chociaż homoseksualistów rzeczywiście mniej jest w społeczeństwie, więc to także jest zastanawiające, ale i badania jakościowe mówią o tym, że rzeczywiście w tym zachodzi jakościowa różnica między wykorzystywaniem seksualnym chłopców i dziewczyn, w tym sensie, że często jeśli mamy do czynienia z wykorzystywaniem seksualnym chłopców, tych ofiar jest więcej. To są badania, które między innymi przedstawia pani profesor Weissert. Aczkolwiek sprowadzenie wszystkiego na przykład do problemu homoseksualizmu w Kościele jest też dużym uproszczeniem. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest argument za tym, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do przyczyn. Nieraz trzeba bardzo też lokalnie na te przyczyny spojrzeć. Przyczyny nie tylko wykorzystywania seksualnego, ale i błędnych reakcji. Ostatnio w Warszawie odbyła się konferencja międzynarodowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawiciel kościołów. Dużo rozmawialiśmy o mentalności postsowieckiej, która nas po prostu warunkuje. Jeżeli przez dziesiątki lat państwo było wrogie kościołowi, jeśli przez dziesiątki lat
jakieś media były wrogie Kościołowi, to w nas po prostu pozostał odruch no, takiego spojrzenia na państwo i na Kościół, gdzie te wszystkie informacje ujawniane przez media traktujemy jako kolejny atak wrogich sił na Kościół. Więc takie uwarunkowanie, które gdzieś tam w nas tkwi, które oczywiście musimy przezwyciężać, bo ci ludzie, którzy spotkali się w Warszawie, jasno mówili, no jest to błędna postawa, nie? No, tak się nie da, tak nie wolno. Aczkolwiek szczerze przyznawali tak, księża, czy niektórzy biskupi w naszych krajach, no tak niestety ciągle na to patrzą. No tak, ale to możemy bardzo szeroko budować takie myślenie, bo we Francji też była silna już od rewolucji do współczesności z różnymi natężeniami. Reakcja antykatolicka była silna. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy protestantyzm, który nie lubił katolików. No w efekcie możemy powiedzieć, że wszędzie byliśmy oblężoną twierdzą. No może poza Niemcami, gdzie był ten model, chociaż też protestantyzm był silniejszy niż katolicyzm i też katolicy bywali za czasów Kulturkampfu i później także, powiedziałbym, usuwani z przestrzeni publicznej. No ale to w ten sposób można zbudować ogromne usprawiedliwienie, ale zostawmy ten temat rzeczywiście, bo on jest skomplikowany. Ale mi nie chodzi o usprawiedliwienie, tylko bardziej rozumienie... O zrozumienie mechanizmów. Ja oczywiście rozumiem ten argument. Natomiast chciałbym się zapytać teraz o wnioski komisji, bo one są też bardzo szerokie. Od takich bardzo szczegółowych, konkretnych, dotyczących reagowania, dotyczących mentalności Kościoła, do bardzo szerokich. Tam się pojawia taki na przykład argument, no, wydaje mi się z mojej perspektywy już trudny do zaakceptowania, dotyczący tajemnicy spowiedzi. To znaczy komisja sugeruje, żeby no, jakoś ograniczyć tajemnicę spowiedzi, co oczywiście jak się trochę ograniczy, no w ogóle zniszczy spowiedź w formie, jaką znamy w Kościele Łacińskim. Trudno się to wyobrazić. Czy nawet postuluje zwołanie soboru kolejnego, żeby rozważyć zmianę rozumienia kapłaństwa, czy pogłębienie, no to już tam różnie możemy akcentować, ale zacznijmy od tej spowiedzi, bo to rzeczywiście jest pytanie, które wraca. To nie jest pierwszy raport, który stawia taki postulat. Komisja Świecka Australijska też w swoich rekomendacjach sugerowała ograniczenie tajemnicy spowiedzi w tych sytuacjach. No i ja powtórzę jeszcze raz, z perspektywy katolickiej to w ogóle oznacza zniszczenie sakramentu spowiedzi w formie, jaką znamy, bo jeżeli można ograniczyć ją w tej sprawie, to dlaczego niewinnych? No i kto by się spowiadał, jakby wiedział, że zawsze może pójść odpowiedni do nas. A z drugiej strony komisja słusznie zauważa, przychodzą czasem skrzywdzeni, no i co wtedy? Znaczy ksiądz się zawsze może zasłonić, nic nie mogłem zrobić, bo jest tajemnica spowiedzi. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który na pewno się spotykał też z takimi opowieściami skrzywdzonych. Tak, to znaczy może najpierw o tajemnicy spowiedzi. Oczywiście uważam, że zniesienie tajemnicy spowiedzi to byłoby zabicie sakramentu pokuty, bo wtedy by stracił sens w ogóle, bo wtedy w ogóle już by nie było żadnej tajemnicy. To samo taki wniosek o zwołanie trzeciego soboru Watykanu. Pewnych przesłanek, które mówią ludzie świeccy na temat Kościoła, no nie zawsze mając rację. Natomiast to, co na pewno jest bardzo ważne, to jest ciągle nierozwiązany problem, kto to ma rozstrzygać. Bo w polskich realiach jest tak, że często delegatem do spraw pokrzywdzonych jest urzędnik kurialny, co jest moim zdaniem absurdem totalnym, bo jak ma ktoś pokrzywdzony przyjść i żalić się na biskupa czy kurię, właśnie do urzędnika kurialnego. Więc pierwszym chyba elementem byłoby definitywne rozcięcie takiej sytuacji, że urzędnicy kurialni bądź kurialiści z przeszłości mają pełnić jakiekolwiek posługi wobec ludzi skrzywdzonych, czy to oceniać. Drugi wniosek, taki, który wypływa z dokumentów francuskich, a który by się idealnie pasował do spraw polskich, żeby jednak była ta niezależna komisja. To znaczy przy całym szacunku do wszystkich osób konsekrowanych, myślę, że komisje powinny być jednak złożone z ludzi świeckich. Dodam, że to dobrze byłoby, gdyby to były matki i ojcowie, a więc ludzie, którzy wychowują dzieci i doskonale zdają sobie sprawę, jaką traumą dla dziecka jest molestowanie, i osoby publicznego zaufania. Oczywiście w tych komisjach mogą być też dodatkowo księża,
Natomiast nie powinni oni stanowić jakby setna tej komisji. Dlaczego to jest ważne? Bo wszystkie osoby, prawie wszystkie, które się do mnie zwracają, to nie są osoby, które by nigdzie wcześniej się nie zwróciły. One piszą do różnych instytucji, do kurii, do delegatów i bardzo często to jest taka sucha odpowiedź typu paragraf ten, paragraf tamten, a może pan by skorzystał z tego, a my nic nie możemy zrobić. No to jeżeli takie urzędnicze pisma dostaje pokrzywdzony, no to już albo że sprawa jest przedawniona. To jest najczęstsza odpowiedź. Więc myślę, że tu musiałyby być takie struktury w Polsce, które pozwoliłyby pokrzywdzonym spokojnie tą sprawę przedstawić. Natomiast no, nie może być biskup sędzią w swojej sprawie, co niestety jest w Polsce. No, w całym Kościele tak jest, bo takie jest prawo kanoniczne, że biskup de facto mianuje sędziów kościelnych, on decyduje, no to jak się ma osądzić i stwierdzić, czy popełnił błąd, czy nie. Kolejna sprawa, która też wynika z tego raportu, no to jest analogia pewna do tej sytuacji w Polsce, że księża biskupi oceniają innych księży biskupów. No ja to znowu przeżyłem w Kurii Krakowskiej, gdzie mnie wezwano w sprawie, zresztą do dzisiaj nie wiem dlaczego mnie wezwano, w sprawie biskupa z Kworca i taki jakiś młody urzędnik kazał mi stać na baczność, że to jest słowo Ojca Świętego. No przepraszam, to był jeden wielki bełkot, w którym była mowa, że biskup z Kworc sam się osądził, on sam stwierdził, gdzie był winny, gdzie był niewinny i sam biskup z Kworc sobie wymienił karę. Kiedy prosiłem tego młodego urzędnika, żeby on mi dał ten dokument, co to w ogóle jest, no to nawet nie dostałem. No więc to są pewne parodie, bo myślę, że dzisiejsze społeczeństwo no już nie uwierzy w to, że sądy kościelne są obiektywne. One będą obiektywne wtedy, kiedy nie będą stroną. Natomiast jeżeli Kościół jest stroną, no to sądy kościelne nie mają co tutaj w ogóle do roboty. Więc pytanie moje jest jedno. Po głębokiej lekturze, również różnych komentarzy, które dzięki wspomnianemu księdzu dostałem w języku polskim, musi powstać niezależna struktura polska, która będzie działała przy pełnej współpracy i z mandatu episkopatu, ale niezależna od episkopatu. Jeżeli będzie w jakikolwiek sposób zależna od tego czy innego biskupa, to ta komisja po prostu nic nie zrobi. Tak, i oddajmy na koniec jeszcze głos księdzu Piotrowi Studnickiemu. Rozumiem, że o spowiedzi już nie będziemy rozmawiać, bo tutaj ksiądz Tadeusz rzucił ileś nowych, bardzo istotnych tematów. Rzeczywiście komisja francuska mówi o konieczności rewizji w niektórych kwestiach prawa kanonicznego. To jest bardzo istotny element wniosków z tej komisji. Dotyczy to zarówno tego, żeby osoby skrzywdzone miały status skrzywdzonych, a nie świadków, co już jest ogromną zmianą, ale także metody kontroli sądów biskupich. No i drugi element, nie mogę nie zdać na koniec pytania księdzu jako dyrektorowi biura delegata. Czy w ogóle taka komisja w Polsce jest możliwa? Zacznę od jednego spowiedzi. Znaczy, bardzo chciałem polecić poradnik dla spowiedników wydany przez Fundację Świętego Józefa i Biuro Delegata Konferencji Episkopatu Polski, który no, jest taką pomocą dla spowiedników, którzy spowiadają osoby wykorzystane seksualnie. To nie jest tak, że spowiednik nie może nic zrobić. Nawet jeżeli ma tajemnicę spowiedzi. Może bardzo wiele zrobić, żeby doprowadzić osobę do zgłoszenia, żeby podać namiary na osobę, która może pomóc. To jest pierwsze. Druga rzecz, zresztą tak jak ksiądz Tadeusz zauważył, wiele z tych zmian i rekomendacji tak naprawdę jest możliwych do realizacji tylko przez Stolicę Apostolską. Jeśli mówimy o prawie kanonicznym, o postępowaniach, które pozostawiają wiele do życzenia, postępowaniach kościelnych, także tego, na przykład fakt, że biskupi prowadzą postępowania w sprawach biskupów, można być, takie jest niestety prawo kościelne, znaczy tak ustanowił papież Franciszek. Więc jeżeli by miało dojść tutaj do zmian, czy też zmiany no, pozycji osoby pokrzywdzonej, to te decyzje powinny zapaść na poziomie Stolicy Apostolskiej. Także z takimi głosami, to wiem, pojedzie delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskup Wojciech Polak, żeby no, apelować do Stolicy Apostolskiej także o zmianę właśnie prawa i pozycji osoby pokrzywdzonej.
czy taka komisja może powstać w Polsce, taka czy podobna? Ja mam nadzieję, że tak, że wcześniej czy później zdobędziemy się na taką odwagę jako Kościół w Polsce. Każdy z tych kościołów, jeśli patrzymy na Francję, na Niemcy, na Stany Zjednoczone, miał czas dojrzewania do takiej decyzji, mierzenia się całego takiego procesu od negacji aż po jakieś oswajanie się z tematem, wreszcie do takiego otwartego zmierzenia się. Wierzę, że także my w Kościele w Polsce wcześniej czy później... Tym wnioskiem kończymy. Ja mam wrażenie, że jednak trochę później niż wcześniej, ale życzymy sobie wszyscy, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Także dlatego, że pokrzywdzeni coraz odważniej o tym mówią, po prostu czekają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, i ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, publicysta, pisarz, poeta, prezes Fundacji imienia brata Alberta, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Mówi Tomasz Terlikowski.